Szczęść Boże, witam serdecznie. Cieszymy się bardzo, że możemy z księdzem przeprowadzić ten mały wywiad, mały, nie mały, dzisiaj. To może zaczniemy od pierwszego pytania, żeby trochę poznać właśnie nowego proboszcza. Skąd ksiądz pochodzi? No cóż, urodziłem się w Gdańsku. No ale całe życie, do 19 roku życia, w sumie mieszkałem w Sopocie. To jest parafia świętego Michała Archanioła, to jest moja rodzinna parafia. No do 19 roku życia, później zamieszkałem na 6 lat w Oliwie, w Gdańskim Seminarium Duchownym. No i później już w kolejnych parafiach, prawda? A więc w Gdyni 11 lat byłem w parafiach, w parafii gdyńskiej, później 15 lat w Gdańsku. I teraz będę mieszkał w Wejherowie właśnie. Witam, tak, witam. Tak, witam, witam serdecznie, tak, wszystkich. Jakby ksiądz tam opowiedział coś o swojej drodze powołania. Napisałem taki bardzo ciekawy artykuł, który jest zamieszczony na stronie naszej parafii. Jest on dosyć długi i powiem szczerze, gdybym miał go teraz powiedzieć, powtórzyć to wszystko, no to trochę czasu by nam to zajęło. Ale tak pokrótce powiem, że ja zawsze chciałem być księdzem, od zawsze. Jako dziecko tylko myślałem, że będę księdzem. I tak naprawdę no, nie było żadnych innych, nie miałem tutaj zainteresowań. Tylko chciałem być księdzem. No i tak się stało w sumie. No właśnie, także. No, ale odsyłam do tego artykułu na stronie naszej parafii. Jest dosyć obszerny, także tam można zapoznać się z różnymi takimi, no, mniej kontrowersyjnymi wszystkimi sytuacjami, które dotyczą mojego życia kapłańskiego, właściwie takiej drogi do kapłaństwa. Znaczy to, ta droga powołania wynikała z tego, że tak w rodzinie była jak gdyby głęboka wiara w Pana Boga, uczestniczenie w liturgii, w różnych nabożeństwach, czy to po prostu jakoś tam w którymś momencie, bo ksiądz mówi, że od małego dziecka, no to jak do początku to wiadomo, że dziecko to się bawi w różne rzeczy. Jeden chce być strażakiem, drugi chce być policjantem, ktoś chce być księdzem, później z tego nic nie wynika. To skąd jak gdyby takie przekonanie, znaczy pewnie ksiądz to później nabrał, ale skąd to takie przekonanie, że właśnie od dziecka to już, że to jest to, co ja chcę robić później? Nie ma mojego przekonania, bo to Pan Bóg wybiera. Pan Bóg dotyka serca człowieka i człowiek po prostu chce być właśnie księdzem. No i to nie jest tak, że to jest jakiś mój wybór, bo to sobie mówimy, że a to jest mój wybór. Nie, to Pan Bóg ciebie wybiera, mówi. Ja cię widzę, że ty masz być księdzem. I to, że zostajesz księdzem, no to znaczy, no możesz realizować siebie, no i być szczęśliwym człowiekiem w ten sposób, na tej drodze, prawda? Na tej zasadzie. Czy moja rodzina była pobożna? Mój dziadek był protestantem. Mój ojciec do kościoła chodził w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tak naprawdę zaczął chodzić do kościoła każdą niedzielę, jak ja zostałem księdzem. I wtedy sobie uświadomiłem, że spełniło się moje powołanie. Bo mój ojciec zaczął chodzić do kościoła w każdą niedzielę. Prawda? Także ja tak nie wiem, czy ja pobożna rodzina, to taka sobie pobożna. No. Czyli łaska. Łaska, no powołanie jest łaską zawsze. Tak tam można powiedzieć. W porządku. Jak już jesteśmy przy historiach, to może opowie ksiądz coś więcej o wcześniejszych parafiach, o jakichś właśnie sytuacjach lub jak ksiądz je wspomina. Pierwsza moja miłość to parafia świętego Andrzeja Boboli w Gdyni Oburzu. To byłem jako neoprezbiter. 11 lat tam spędziłem.
No to taka pierwsza parafia, człowiek zakasał rękawy i rzucił się w wir pracy duszpasterskiej. Wcześniej była jeszcze parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim, ale to była praktyka diakońska. Jako diakon to przez rok tam dojeżdżałem do parafii w Pruszczu jako diakon, później właśnie w Andrzeja Boboli w Gdyni Oburzu. Następna moja parafia, w której spędziłem 5 lat, to parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego na Przymorzu. Historyczna parafia, okrąglak, jak to mówią, mówi w dawnych czasach dla partyjnych, żeby się nie mogli po kątach chować. Tak zawsze mówili starzy parafianie tam. No właśnie, to była taka parafia. No, z tradycjami taka parafia, naprawdę. Rzeczywiście, no ten kościół w ogóle wybudowany został jako pomnik wypadków grudniowych 1970 roku z grudnia. No, starsza parafia, ale bardzo duża, 20 tysięcy parafian tam mieszkało. No, tam naprawdę też było dosyć fajnie, też fajnie było. Następnie 4 lata w Opatrzności Bożej. To w parafii, w której papież Jan Paweł II odprawiał mszę w 1987 roku. Słynna msza święta na Zaspie, ten okręt, ołtarz okręt. To chyba tak w pamięci nawet młodzi jakoś tak pamiętają, dzisiaj to już tak może nie. Wtedy ja miałem 17 lat, jak była ta msza święta i byłem tam, przyszliśmy z rodzicami pieszo z Sopotu na Zaspy. Mi się wydawało, że to jest kawał drogi, a to się okazało, że tak w sumie tam szły takie tłumy, szły taka fala na ludzi. Tam 4 lata spędziłem, też miło wspominam ten pobyt w parafii później. Następna parafia to była parafia świętego brata Alberta w gdańskich Kokoszkach, w której spędziłem 3 lata. 3 lata. To było bardzo mocne doświadczenie, powiem szczerze, bo tam uczyłem w szkole pozytywnej. No i nie uczyłem, wróciłem do szkoły podstawowej i musiałem wszystkie od nowa katechezy tworzyć. 4., 5., 6., później 7. klas. No i to było dla mnie naprawdę takie, ale dosyć twórcze. Musiałem, że tak powiem, na powrót, bo już człowiek tak przyzwyczaja się do niektórych rzeczy, a tutaj trzeba było nagle znowu zacząć tworzyć coś, prawda? Po 3 latach kolejna parafia Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk, Śródmieście w sumie, ale to jest parafia dla dzielnicy Przeróbka. Tam więzienie jest. No właśnie, na Przeróbce. Tam spędziłem niespodziewanie tylko 2 lata. Tam przeżyłem jubileusz 25 lat kapłaństwa. 25 lat kapłaństwa. I po 2 latach przeszedłem do najsławniejszej parafii w Gdańsku, świętej Brygidy, Bazylika świętej Brygidy w Gdańsku. Bursztynowy ołtarz. No i w ogóle czasy stanu wojennego, to tam żyje, tam to żyje właśnie tym. Także tam tylko rok spędziłem, tylko rok. Chociaż powiedziałem sobie, że właśnie prawdopodobnie tylko rok tam spędzę, bo to było tak, jak napisałem w tym, że 5 lat byłem w Okrąglaku, 4 lata w Opatrzności Bożej, 3 lata w Kokoszkach, 2 lata w Bolesnej, no to pozostało, że rok w Brygidzie. I tak się stało. Tak się stało właśnie. I następne lata zobaczymy, ile Pan Bóg da. No właśnie tutaj w parafii Królowej Polski w Wejherowie. Jakie zainteresowania ksiądz ma? Czym się ksiądz interesuje? Jakieś hobby? Ogólnie ja się niczym nie interesuję. Oprócz kościół mnie interesuje w ogóle. No, wiara mnie interesuje, Pismo Święte mnie interesuje, prawda? W szkole podstawowej mi historia interesowała, ale tak bardziej ogólnie, nie jakieś szczegółowe czasy, okresy historyczne, takie jakoś właśnie, no to mnie interesowało. Pamiętam, geografia mnie trochę interesowała w szkołach, w szkole, znaczy
to były takie zainteresowania. A jeżeli chodzi o hobby, nie wiem, takie tam, to, no lubię dalej, tylko nie wiem jak tutaj będzie to w Wejherowie, bo tu lubię jeździć na łyżwach, zawsze chodziłem na łyżwy na hale Olivia. No jak zimą jest lubowisko. Tutaj gdzieś jest? No, takie na zewnątrz, tak. Przy ustępce szkole. A, no zobaczymy, no bo to tak, nie wiem, czy to jak proboszcz będzie jeździł, to dzieci będą patrzyły. Można z parafianami jeździć. A, no właśnie, zobaczymy. W każdym razie na łyżwach lubię jeździć na łyżwach, na rowerze też, ale jeszcze roweru tutaj nie ma, muszę przywieźć ten rower. Jakiś sport, jakiś kibicuje ksiądz jakiś, nie wiem, jest kibicem jakiejś dyscypliny sportowej? Ja kibicuję wszystkim, jak coś jest, na przykład Polska gra w siatkówkę, no to kibicuję w siatkówkę, jak Polska gra w piłkę nożną, no ja gra, ale kibicuję Polsce też, prawda? I to wtedy jakoś człowiek jest ożywiony. No. Może na przykład mnie boks nie interesuje, no to, a ja nawet jestem przeciwny takim tym sportom, które się być może teraz cieszą taką popularnością. Te walki jakieś. No, jakoś tak. Tak. To jakoś takie mnie nie wiem. Normalnie, jak człowiek idzie ulicą i kogoś wyboksuje, zbije, no to dostanie więzienia albo grzywnę jakąś. A tu nagroda jeszcze i tyle tego, za to, że komuś obije, no to jest dla mnie trochę dziwne. No ale takie czasy są, tacy ludzie, to tak jest. To przejdźmy może do następnego pytania. Może ksiądz nam opowie, czego ksiądz się nauczył w pracy, w posłudze wśród osób z niepełnosprawnością. No tak, w szkole specjalnej pracuję od 1998 roku, tak naprawdę. Z przerwą właśnie na 3 lata, jak w kokoszkach byłem, to rzeczywiście. No i poza tym jeszcze posługuję we wspólnocie Wiara i Światło. Ostatnio nawet chyba 2 czy 3 tygodnie temu było w Gościu Niedzielnym opisane mniej więcej ta wspólnota. Chyba nawet na stronie Gościa Niedzielnego jest ten artykuł. No, to takich trochę czasu tam jestem. Przede wszystkim to myślę, że człowiek uczy się tego, że wystarczy byś był. Jest nawet taka piosenka. Wystarczy byś był, nic więcej. Taka jest pieśń, no i ona mi się wydaje, to pokazuje, bo my czasem mamy wobec ludzi jakieś oczekiwania. Tak jak teraz nowy proboszcz przychodzi do parafii, wszyscy, o, on co tutaj ten proboszcz, jak to będzie, kto to jest, i jakieś oczekiwania mamy. Natomiast osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mają oczekiwań. One po prostu każdego, który będzie, który nie będzie, witają. I ważne, że jesteś, ważne, że jesteś. Słucham? Pełne wdzięczności. Tak, pełne wdzięczności. Ja doświadczyłem tego w szkole, na przykład pamiętam, przyszedłem do szkoły specjalnej i był taki pan, który taki był niechętny wobec kościoła i naprawdę. I taki chłopiec z zespołem Down właśnie przyszedł i rzucił mu się na szyję, przywitał się z nim jak najserdeczniej. A później przyszedł do mnie i też mi się rzucił na szyję i przywitał się jak najserdeczniej. A ja pamiętam, że miałem opory, żeby rękę temu człowiekowi podać, bo my mamy takie opory. Oni nie mają. To są ludzie, którzy są otwarci, a my patrzymy, już oceniamy, szufladkujemy jakiegoś człowieka i no mamy jakieś oczekiwania. Oni nie. Jesteśmy tacy mali wobec nich. Tacy mali. Także to jest niesamowite właśnie. A które doświadczenie dotychczasowej pracy duszpasterskiej ceni sobie ksiądz najbardziej? Tak jakieś szczególne? No ja wiem, wszystko sobie cenię. Tak trudno mi powiedzieć. Wszystko, co Pan Bóg stawia człowiekowi na drodze, to jest widocznie Pan Bóg tego oczekuje, żebyśmy w tym w jakiś sposób się wypowiedzieli i nie wiem, czy to będzie katecheza w szkole, czy to będzie katecheza specjalna, czy to będzie jakaś grupa, w której będziemy
będziemy posługiwali, czy gdzieś coś musimy wykonać. No, Pan Bóg stawia nasze... Oglądaliście mecz wczoraj? Francja-Szwajcaria? A nie, no świetne momenty tam były. Każdy strzelał ktoś i później pokazywali tego człowieka, tego piłkarza. I nie wyszedł mu strzał, on patrzył do nieba. I tak patrzył do nieba i z takim niezadowoleniem. Jak to się stało, Panie Boże, że ona nie wpadła, prawda? Tak, jakiś taki, tak przynajmniej ja to odczytywałem. Takie myślałem sobie, tak patrzył do nieba i mówi. No ja też, ja wielokrotnie jak musiałem coś robić, na przykład kierował, no to miałem jakieś takie wewnętrzne kurcze, myślę sobie, o Jezu, to ja tego nie nadaję się. A Pan Bóg mówi, nie właśnie Nowak, ty tam masz iść, ty tam masz iść. No, a człowiek idzie jak na ten. No. I zawsze okazywało się, że po jakimś czasie, gdy z perspektywy czasu się spojrzało na to, no to się okazywało, że to budowało człowieka, budowało, także no nie należy się bać, chociaż się boimy. No. Tak na przykład jak teraz, jak mam proboszczem zostać, to taki mam obawy, prawda? Właśnie, bo jak ksiądz zareagował, jak dowiedział się ksiądz o tym, że ma zostać proboszczem w naszej parafii i jakie to były okoliczności? Wróciłem ze szkoły po 6 godzinach i myślałem, że się położę i odpocznę sobie. Ale dzwoni telefon, myślę sobie, patrzę biskup, no to mówię, jest. Myślę, halo, tak? A tutaj mówi biskup do mnie, czy ja chcę jeszcze coś zrobić, czy raczej się wybieram na emeryturę. A ja mówię, że sobie mógłbym coś zrobić, prawda? Ale mówię, ale o co chodzi, prawda? Bo to jest to. No i właśnie tutaj wtedy okazało się, że ksiądz proboszcz Piotr Rzynda złożył rezygnację i że... Ksiądz arcybiskup w związku z tym zapytał, kto w jego miejsce. No i tutaj przedstawiono moją osobę jako kandydaturę. No ja powiedziałem, że no nie wiem, no ja się, nie wiem, może się zastanowię jeszcze, bo tak, no nie jestem tak do końca przekonany co do tego. No to biskup powiedział, że zadzwoni do mnie jeszcze wieczorem. No ale już nie mogłem się położyć, już byłem taki podekscytowany, nie wiedziałem. Już nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, powiem szczerze, taka to była sytuacja jakaś. No i rzeczywiście wieczorem do mnie zadzwonił i mówi, rozumiem, że się zgadzasz. A co ksiądz już wie o naszej parafii? Ja wiem, że duża parafia, dynamiczna, jak patrzę tutaj na przykład na młodzież, byłem na zakończenie wspólnoty Concordia, to tam się spotkałem właśnie, młodzież, kupa młodzieży. Prawda, no taka dynamiczna parafia. Przechodząc dalej. Papież Franciszek powiedział, że konieczne jest przezwyciężenie klerykalizmu, które traktuje wiernych świeckich jak dzieci i zubaża tożsamość duchownych. Czy ma ksiądz jakiś pomysł, jak zaprowadzić właściwy podział ról, o których mówi papież w naszej parafii? Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo złożona sprawa i bardzo trudna. Tak sobie myślałem, że myślę sobie właśnie, że czym jest Kościół w ogóle? Czym trzeba by sobie właśnie powiedzieć, że ja tak to dosyć zrozumiałem, gdy byłem na pierwszej pielgrzymce do Częstochowy. Bo na pierwszej pielgrzymce do Częstochowy, jak szedłem, no to właśnie jest ksiądz przewodnik, tam jest kilku księży, powiedzmy, w pielgrzymce idzie. No i idą ludzie, ale wszyscy idziemy, tak samo się pocimy, tak samo mamy pęcherze na nogi. I to jak ja jestem księdzem, też miałem pęcherze, asfaltówę miałem też, prawda? I myślę sobie, jak to ksiądz, asfaltówę? Albo pęcherze? Niemożliwe, prawda? Nie, tak samo mamy, taki sam jest trud i ja myślę, że taki jest Kościół. Wszyscy idziemy, jest to pielgrzymka wiary, jesteśmy w kościele i tak samo idziemy, każdy ma swój krzyż jakiś i ten krzyż dźwiga i świeccy i duchowni i w tym się, no i
też właśnie w czasie pielgrzymki. No i ksiądz prowadzi jakieś modlitwy, właśnie prowadzi grupę, animuje tą grupę. Są też ludzie, którzy gdzieś tam pomagają, są grający, są niosący tubę, jakiś takie krzyż, insygnia tej pielgrzymki. No chyba znamy to wszyscy, bo tutaj słyszałem, że jest pielgrzymka do Swarzewa i do Sianowa właśnie, za niedługo wyjdzie właśnie. Także to wszyscy znamy i to chyba tak jest. A czy to można jakoś rozdzielić? Ja powiem szczerze, że trudno mi to powiedzieć, bo to jest tak jak w Polsce teraz jest dyskusja o państwie świeckim. Jak to rozdzielić? Państwo od kościoła, jak to rozdzielić? No, mamy taki wzorzec we Francji, który oddziela tak bardzo radykalnie. I właściwie ty wchodząc do urzędu czy gdzieś, swoją moralność, swoją wiarę zostawiasz gdzieś za drzwiami, prawda? Czy to się tak da rozdzielić? Ja nie wiem, czy to się tak da rozdzielić. No. Z drugiej strony jest też taki model polski, który niby bardziej jest taki, nie taki jak francuski, że gdzieś tam no, możemy wyrażać swoją wiarę, swoją jakąś... właśnie w miejscu jakimś publicznym, no bo no czemu nie można tego wyrazić? No, i to tak samo jest, no, bo rozumiemy, że klerykalizm to rozumiemy, że to jest jakiś taki wpływ duchownych na, że duchowni chcieli mieć wpływ na wszystko, prawda? Rodzaj takiego totalitaryzmu, jakby można powiedzieć. Jak we władzy totalitarnej, wtedy ten władca totalitarny chce mieć na każdą sferę życia wpływ, prawda? Wpływ. Nie wiem, czy to tak jest, ale no, my nie mamy takiego wpływu. Tak jak ja teraz patrzę na współczesny Kościół, czy na współczesnych ludzi, no to ja nie wiem. No, ja czasem uczyłem na religii dzieci w szkole. 100 razy pewne rzeczy mówiłem, ale oni w ogóle mnie nie słuchali. Tak mi się wydawało, prawda? No i ja tam gadam, oni tam siedzą, tam na komórce piszę, prawda, albo coś tam, nie wiem. Ja tutaj o zbawieniu mówię, a ty na komórce piszesz? No i to tak jest trochę, no nie wiem, powiem szczerze, to jest takie pewnie trudne jakieś do... No nie wiem, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Trudno mi to jakoś tak sobie wyobrazić. To teraz pytanie o ten ostatni czas taki, który żeśmy przeżywali, to jest związany z pandemią i mi się wydaje, że Kościół to też przede wszystkim jest wspólnota i właśnie przeżywanie tej wspólnoty się bardzo mocno oddaliło, bo skoro uczestnictwo we mszy online jest pełne i można przyjąć komunię świętą duchowo, niektórzy na tym poprzestają. Dodatkowo problem odchodzenia od sakramentów widzimy w statystykach Kościoła od dłuższego czasu. Na to się nakłada też medialny, negatywny obraz Kościoła, który też dosyć mocno rezonuje duchowo. I jak w tej perspektywie ocenia ksiądz sytuację Kościoła po pandemii? No, jest to problem, ale no, niektórzy zazwyczaj mówili nawet o tym wcześniej, przed pandemią, że oni nie muszą przyjść do kościoła, bo on pójdzie do lasu i się pomodli i tam tak samo Pana Boga może zrozumieć z Panem Bogiem w lesie. Albo pójdzie na plażę, albo na wschód słońca, czy zachód słońca. No niektórzy tak mówią. I że oni wcale niepotrzebny jest im kościół. Tak mówili. Trzeba zrozumieć właśnie, czym jest sakrament. Czym jest sakrament? Teraz były pierwsze komunie święte, to ja właśnie o tym mówiłem dzieciom nawet na pierwszej komunii świętej. Co to znaczy przyjąć komunię świętą? Bo można z Panem Bogiem pójść i porozmawiać właśnie na łące. Prawda? Gdzieś tam w przyrodzie. I wszyscy mówią, no można. Możemy. Sami chodzimy, czasem idę na spacer, biorę różaniec, można porozmawiać.
można porozmawiać we wspólnocie, gdy jesteśmy na przykład w jakiejś wspólnocie młodzieżowej, na przykład Konkordii, jak tutaj, czy też w kościele, jak przychodzimy na nabożeństwo, tak jak czerwcowe, majowe, możemy porozmawiać, możemy się modlić, prawda? I możemy też trzecie, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Proszę zobaczyć, to jest na tej samej zasadzie, co rozmawiamy z kimś, kto mieszka za granicą. Na przykład mój brat mieszka za granicą. To jak rozmawialiśmy przez telefon, no to rozmawialiśmy tam 20 minut, pół godzinki, koniec, skończyło się. Weszła nowa możliwość, że przez Skype'a się rozmawiało, prawda? Komputer tego. I teraz się rozmawia przez 3 godziny, 4. Nawet jak mój brat nie przyjedzie na Wigilię Bożego Narodzenia, to on kupuje tam sobie barszcz, jakieś pierogi i siedzi w tym, tu w telewizorze jest wszystko, a my siedzimy, rozmawiamy z nim i jest Wigilia, jakby on uczestniczył w tej Wigilii. Ale jednak jest ta bariera, no ja nie podam mu barszczu, prawda, nie ma czegoś takiego. Nic nie zastąpi tego spotkania, kiedy mogę rękę wyciągnąć, podać rękę, wymienić uścisk dłoni, wymienić się czymś. Oczywiście to wszystko i to obrazuje, to obrazuje właśnie te spotkania. Możemy rozmawiać przez telefon, to tak jakbyśmy poszli na plażę, czy tak jakbyśmy powiedzieli w pandemii online byśmy byli gdzieś tam. W radio słuchają, czy w telewizji słuchamy, prawda? Można właśnie wizualnie widzieć kogoś przez obraz, to też w ten sposób, bo są transmisje telewizyjne jakieś, czy w telewizji, czy w internecie. I to już jakoś nam przybliża tą sytuację. Mówimy o duchowym przyjęciu, ale nic nam nie zastąpi tego osobistego kontaktu z Panem Bogiem właśnie. Przychodzimy, jak jesteśmy w kościele, we wspólnocie i jak przyjmujemy Chrystusa ze swojego serca. Nic tego nie zastąpi. I kwestia jest tego, że człowiek powinien to zrozumieć, że to są różne etapy spotkania z Bogiem. Jak my tego nie zrozumiemy, że nie ma innej drogi jak spotkanie osobiste, to jest tak jak z drugim człowiekiem. Nic nie zastąpi. My czasami, nam trudno czasami z drugim człowiekiem porozmawiać i wysługujemy się, czy wysyłamy SMS-a, bo to najprościej, bo nie rozmawiamy, tylko wyślemy, on przeczyta, odpowie nam, prawda? Czasami się zdecydujemy na telefon, no to już trzeba rozmawiać. Zawsze możemy stracić zasięg, prawda? No tak. Tak? A nic nie zastąpi kontaktu, takiego żywego kontaktu. Jak po prostu tego nie zrozumiemy, nie będziemy tego chcieli zrozumieć, no to nie zrozumie. Jak ktoś nie będzie chciał, no to nigdy nie będzie chciał przyjść, wrócić do kościoła, prawda? No, żeby być we wspólnocie. To jest właśnie również to, żebyśmy my jako Kościół poczuli się wspólnotą, a my czasami jesteśmy obok siebie, jesteśmy w Kościele, jesteśmy obok siebie. Czasami się w Kościele nie znamy, nie wiem jak tu, ale w mniejszych parafiach no to przeważnie ludzie się wszyscy znają. Tutaj podobno też ktoś mi opowiadał, że tu wszyscy się znają. Nie wiem, ale ja też jak wiem, że byłem w różnych parafiach, to ja już później wiedziałem, kto w której ławce siedzi. Bo zawsze przychodzi na tą samą godzinę, zawsze w tej samej ławce siedzieli i zawsze można było powiedzieć, a jest tu pani, tak, pani Nowak, pani Kowalska jest tu w tej ławce siedzi zawsze i zawsze jest, prawda. Także tak mi się wydaje. No trochę Kościół po pandemii to jest tak jak mi babcia czy dziadek opowiadali, jak po wojnie było, prawda. Jak po wojnie. Wszystko było jakoś tam porozrzucane. Oni uciekali ze wschodu, z Wilna przyjechali. No i tutaj, zanim się gdzieś osadzili, zanim to wszystko się ułożyło, no to też jakiś czas musi minąć. Ja też tak myślę, że trochę czasu tego upłynie, zanim to wszystko się też tam tak uporządkuje, mi się wydaje.
Jak oczywiście ktoś będzie chciał, bo to jest to, że niestety to wszystko zależy od człowieka wolnej woli. Mhm. A jak zdaniem księdza przeciętny parafianin może funkcjonować w popandemicznej rzeczywistości? No nie wiem, no tak jak przed pandemią po prostu trzeba przezwyciężyć lęk. Taki, który gdzieś, no ta pandemia wielu ludzi gdzieś właśnie taki lęk wzbudziła. I wielu ludzi, no, zauważyłem to, no gdzieś tam się bało właśnie. Chodziłem do chorych, no to tak jak było zalecenie biskupa, ja dzwoniłem zawsze do chorych przed wizytą. No i do jednej pani, pamiętam, zadzwoniłem, no ona mówi, że ona się boi, żebym nie przychodził. I ja mówię, dobrze, oczywiście, to wtedy za miesiąc zadzwonię, bo za miesiąc też będę chodził, to jak pani będzie gotowa, to bardzo proszę. I za miesiąc zadzwoniłem. No i ta pani powiedziała, że ona już jest po szczepieniu pierwszym i żebym przyszedł, tak. Żebym przyszedł. Jak przyszedłem, to ona strasznie mnie przepraszała za to, że mnie miesiąc wcześniej nie przyjęła, że się bała i mówi, proszę księdza, bałem się bardzo, no i przepraszam, że ja mówię, że ja to rozumiem, no ale tak jest, no. Ten lęk to jest najtrudniejszą sprawą do przełamania. Mi się wydaje, że nie tylko właśnie w pandemii, ale w ogóle we wszystkim. Człowiek jak ten lęk, to go tak zamyka. Na przykład jak lęk przed byciem proboszczem, to też człowieka gdzieś tam zamyka. Tak, że... To właśnie teraz takie pytanie. To tak jest. Jakie ma ksiądz obawy w związku ze swoją nową funkcją? Same mam obawy, bo zobaczymy, no. Jak to wszystko będzie, tutaj ksiądz Piotr proboszcz zostaje, także ja myślę, że liczę na to właśnie, że on mi będzie mówił, co trzeba zrobić z takim wyprzedzeniem, bo ja nie wiem, jak z takich urzędowych sprawach gdzieś tam coś trzeba zgłosić, jak pielgrzymkę gdzieś tam zgłosić, Boże Ciało trzeba zgłosić gdzieś do urzędu, to ja tutaj będę miał komfortową sytuację, tak mi się wydaje przynajmniej, że właśnie ksiądz proboszcz mi powie tak, trzeba pisać tutaj i piszemy tam, pyk, wysyłamy, do widzenia. I to, że jakoś to w tym będzie to pomocne, prawda? No właśnie. A co dla księdza będzie priorytetem w proboszczowaniu naszej parafii? Nie chcę się podlizywać nowemu metropolicie gdańskiemu. Ale jak przyszedł nowy metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, to on ma takie wezwanie swojej biskupiej posługi. Wiemy jakie? Co jest z Ewangelią, ale nie pamiętam. Aby głoszono Ewangelię. Aby Ewangelia była głoszona. Ja myślę, że to jest najważniejsze w proboszczowaniu. Aby Ewangelia była głoszona. Ja myślę, że to jest najważniejsze. A jak już Ewangelia by była głoszona, będzie głoszona, no to już będzie połowa sukcesu. Resztę Pan Bóg gdzieś tam pokieruje. Także to ja pamiętam, jak ksiądz arcybiskup przyszedł tutaj i ja tak patrzyłem na to jego wezwanie, aby Ewangelia była głoszona i tak się zastanawiałem nad tym właśnie. No a co, nie jest głoszona Ewangelia? Tak się zastanawiam, jak to jest niegłoszone. Nie, właśnie aby Ewangelia była głoszona, bo często właśnie gdzieś my zajmujemy się takimi wszystkimi ważnymi sprawami, które trzeba w Kościele ogarnąć. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o administrację, tak jak proboszcz ma się zajmować. No i gdzieś w tym rozgardiaszu całym, tak jakby po macoszemu traktujemy Ewangelię. Oczywiście na pewno tak księża nie traktuje Ewangelii, ale mówię tylko tak, żeby... U nas tak nie było. No właśnie, tak? Ja jestem przekonany, że na pewno nie. Tutaj słyszałem, że właśnie księża bardzo tak dbają o to w parafii, także tym bardziej właśnie to tym bardziej mnie jakoś zmobilizuje. Także no właśnie.
To dziękujemy bardzo. To były wszystkie trudne pytania, które mieliśmy na ten krótki filmik. Dziękujemy, że znalazł ksiądz już na początku swojej posługi u nas, no jeszcze nie oficjalnie, ale czas, że uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. No i życzymy tutaj w naszej parafii, żeby ksiądz się poczuł jak u siebie w domu i żeby Matka Boska, Królowa Polski, księdza jak najbardziej otaczała swoim płaszczem macierzyńskim i dodawała wszystkich sił i żeby ta Ewangelia u nas była cały czas głoszona. Pan Jezus zadaje uczniom pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Tak właśnie sobie kojarzyłem to z dzisiejszym wywiadem właśnie. No i uczniowie co odpowiadają? No odpowiadają jedni za Jana Chrzciciela, inni za Jeremiasza, inni za Eliasza, czy jednego z proroków, prawda? Można powiedzieć tak grzecznie odpowiadają, grzecznie, bo właśnie są uczniami Pana Jezusa. No właśnie, ale są też tacy, którzy przecież i Pana Jezusa jakoś tak traktowali bardziej, no trudno. Na przykład w najbliższą niedzielę, gdzie będzie wprowadzenie nowego proboszcza, będzie Ewangelia, kiedy Pan Jezus przychodzi do swojej rodzinnej miejscowości, do Nazaretu, on mówi, kto to jest? To jest, przecież to jest syn Maryi i Józefa, jego bracia mieszkają z nami, prawda? Tam on będzie nam tutaj filozofował, prawda? Także no, są takie i takie odpowiedzi. No, uczniowie byli grzeczni wobec Pana Jezusa. No i tak to jest. No. Także Bóg zapłać, dziękuję za pewną tolerancję tutaj w wysłuchaniu moich odpowiedzi. Nie wiem, czy one były takie pełne, czy pewnie można by je jakoś tam pogłębić, czy też nie wiem, czy odpowiedziałem tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No ale może będzie okazja kiedyś właśnie jeszcze wrócić do tych pytań jakoś. Już jak będzie pewne doświadczenie w parafii, pomyśleć sobie, no powróćmy do tych pytań i tak zobaczyć. Tymczasem pozdrawiam wszystkich parafian serdecznie, wszystkiego dobrego życzę, niech Pan Bóg wspiera i błogosławi. No i módlcie się za mnie, bo nie ma innego wyjścia. No.